Cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Need for Speed Paybacka. W dzisiejszym materiale ponownie poszukujemy porzuconego auta. Wspominałem wam w poprzednim odcinku, że będzie to prawdopodobnie Barracuda i okazuje się, że tak faktycznie jest. Ja też przy okazji zachęcam was do obejrzenia poprzedniego materiału o BMW E30, bo naprawdę jest to fajna furka, fajnie sobie ją przerobiłem, więc jeśli przegapiliście ten materiał, to serdecznie was zachęcam do jego obejrzenia. Natomiast Barracuda znajduje się tutaj po lewej dolnej części mapy. O, dokładnie, widzicie, jak tutaj obok tego domku. Super, tego szukałem. I teraz zwróćcie uwagę, to jest lewa dolna część mapy, tutaj bardzo blisko jest stacja benzynowa, z której ja właśnie tutaj dojechałem do tego miejsca, tak więc myślę, że bez problemu znajdziecie to. Ten samochodzik jeszcze będzie dostępny przez jakiś czas. W przypadku BMW E30 muszę wam powiedzieć, miałem mały problem, bo ja ten odcinek, który już widzieliście, nagrałem praktycznie od razu, jak samochód pojawił się w grze, natomiast miałem dosyć spory zapiernik w życiu prywatnym i nie miałem czasu tego wcześniej wam zmontować i w chwili, kiedy ja wam pokazywałem odcinek, te BMW nie było już dostępne. Wiele osób mnie też pytało, czy te auta jeszcze kiedyś będą dostępne. Powiem wam, że oficjalnej informacji na ten temat nie ma, natomiast ja przewiduję, że będzie podobnie jak w Forzie, kiedy w Forzatonie można było zdobywać auta, a też początkowo każdy myślał, że one będą ograniczone czasowo. A jak już wszystkie Porszaki się pojawiły w Forzie, każdy wszystkie już zdobył, to potem ponownie one się pojawiały w jakichś innych tutaj wyzwaniach. Tak więc zakładam, że jak zdobędziemy wszystkie auta, a jeden z widzów moich zwrócił uwagę na to, że jeszcze powinien się pojawić Nissan GT-R, taki dosyć oldschoolowy, to myślę, że jak pojawią się te wszystkie auta już w Need for Speed, to potem od nowa będzie sobie można je na bank zdobyć. Nie sądzę, że EA ograniczy to w taki oto sposób, tak więc spokojnie, nie bójcie się o to. Ja też miałem dosyć spore wyzwanie, bo przy montowaniu tego, znaczy przy montowaniu, przy nagrywaniu filmu wspominałem wam, że jest auto do zdobycia, że macie jeszcze na to tydzień i tak dalej, a potem się okazało, że jak montowałem ten film po tygodniu, a kiedy już auto było niedostępne, to musiałem tam się pobawić troszeczkę w ucinanie pewnych moich tutaj gadek, bo niestety nie były one aktualne już. Tak to zrobiłem, że materiał nie jest taki poradnikowy, tylko bardziej pokazówkowy. Pokazałem wam cały tuning, co tylko było tam do pokazania. A kto wie, być może jak będzie za jakiś czas do zdobycia to BMW, to ono będzie może w tej samej lokalizacji, więc przy okazji też będzie to forma poradnika. Teraz jak wam nagrywam, stąd wydostać jak najszybciej. A, udało się teraz tutaj przemknąć. Teraz w chwili, kiedy oglądacie ten materiał, to prawdopodobnie jeszcze naprawdę sporo czasu macie na to, żeby Barracudę sobie zdobyć. I polecam, bo naprawdę te auta zaginione warto sobie zdobywać. Je macie za friko, a poza tym można je tuningować wszystkie do levelu 399. Za tym idzie, będzie to na pewno bardzo fajna furka, którą od samego początku do samego końca można śmigać i konkurować z przeciwnikami, pomału sobie tuningując. Jeśli ktoś oczywiście nie ma tam jakby większego parcia na to, żeby tuningować mnóstwo furek, jak ja to robiłem, nie? W podstawce. Wiem, że są takie osoby, które chociażby jak robiłem serię z Most Wanted, to mówiły, że jak kupiły jedno auto, to tak przez całą grę tuningowały ten samochód i wygrywały te osoby potem finał tym samochodem, którym zaczynali, tak więc. W przypadku tej części, mając takie zaginione furki właśnie, można sobie je też do maksymalnego levelu przerobić i spokojnie da się wtedy od samego początku do końca ukończyć grę. Mamy 2 km, prawie 3, więc trzeba uważać, bo naprawdę tutaj czasami to można tak dać się władować w pułapkę ich. No i tutaj wiecie, zazwyczaj w tej okolicy już pomału odpuszczają. Działa skrypt, który jakby sprawia, że policja
nagle gdzieś tam się wycofuje. Ale zwróćcie uwagę, że w przypadku Barakudy, zobaczcie jak policja mnie obija, a nie ma żadnych uszkodzeń, nie? W przypadku E30 tamten samochód był cały dosłownie zniszczony. Ledwo tam się te części karoserii trzymały. Do wszystkich jednostek, straciliśmy cel z oczu. Ostatnio zmierzał na północ przez lotnisko 73. Zobaczcie, w idealnym stanie. No troszeczkę tutaj okurzony, ale w stanie niemalże idealnym, tak więc wjeżdżamy i bierzemy się za tuning. Mam w głowie pewien pomysł na ten samochód, więc zaraz się pobawimy. Ha! Wolność! Okej, zmieniłem sobie tylko kalkomanie i pobawmy się tutaj w tuning tego wozu. Zobaczmy, jakie tej części w ogóle mamy do tego auta. Chyba najbardziej podoba mi się to rozwiązanie, więc wybierzmy sobie chłodnica. O, to mi się szczerze powiedziawszy podoba. Troszeczkę tutaj jest różnica między oryginałem, ale mimo wszystko podoba mi się zdecydowanie bardziej ta opcja. Co, weźmiemy sobie tutaj coś takiego chyba. Tak, to mi się podoba, rozdzielacz powietrza. Ogólnie zwróćcie uwagę, że auto jest pod teren. Ja go sobie tutaj też przerabiam pod teren, tak jak tutaj seryjnie już twórcy nam dali taką możliwość. Natomiast mi, wiecie doskonale, pozostały już tylko challenge jak fotoradary, zostały mi challenge strefy prędkości, większość właśnie na jakichś terenach po bezdrożach oraz różne billboardy i żetony, żeby mieć 100%, dlatego też ja ten samochód sobie przerabiam pod offroad, natomiast bardziej będzie on tutaj taki, wiecie, uniwersalny, że tak powiem. Weźmy sobie te fioletowe, ładnie się będą komponowały tutaj z tym lakierem, tak więc no teoretycznie jest to auto pod offroad, pod teren, natomiast no mówię, ja będę go używał jako tego do zdobycia 100% w grze, który troszeczkę mi pomoże w zdobyciu 100%, tak więc niby pod teren, ale takie bardziej to jest auto uniwersalne. No te samochody pod teren ogólnie są najbardziej uniwersalnymi, a praktycznie pod drift się nadają się pod, słuchajcie, pod offroad, nadają się pod wyścigi. Gdyby tylko była możliwość wypuszczenia ich jeszcze pod, słuchajcie, te pod dragi, to też dałoby to radę. Tak więc tutaj nie będę klasy zmieniał, nie jest mi to potrzebne. Wyścigów już raczej nie będę rozgrywał, jeśli już to na online, a tam wolałbym jakimiś super brykami pojeździć. Tutaj bardziej skupię się na właśnie przerobieniu sobie pod zdobycie 100%. Jeszcze też będzie Nissan do zdobycia, tak więc jego sobie też pewnie tak przerobię. Okej, dobra, zobaczymy jak spoilery. Tutaj chyba, wiecie co, zostawimy sobie normalnie bez, bo nie podoba mi się spoiler w tym, w tego typu wozie. Dyfuzor też zdecydowanie nie. Oryginały mi się bardziej podobają, tylko fajnie by były bardziej czarne. O, weźmy to. Troszeczkę mniejsze chyba. Tak, troszeczkę mniejsza, ale ciemniejsza ta. Ciemniejszy ten tył jest. Okej, dobra. Tutaj jeszcze lusterka nam tylko pozostały. Okej, może takie zostawimy. No i co? Troszkę przyciemnimy sobie jeszcze szyby i pora na felgi. Okej, felgi na przodzie wymienione, pewnie zrobię wam jakieś małe cięcie, ponieważ bardzo długo szukałem czegoś fajnego. Ostatecznie wybór padł na te felgi. Myślę, że takie felgi w chromie będą bardzo fajnie się prezentowały. Pewnie wielu z was jest zdziwionych, że nie ma czarnych felg, tylko są tutaj w zupełnie innym kolorze, ale czarne mi nie pasowały zupełnie do tego auta. Tak więc coś takiego. Możemy też sobie oczywiście zrozumieć rozmiar tych felg. Nie we wszystkich są takie opcje, w tych tutaj akurat mamy. I też zauważyłem, są fajne takie, wiecie co, opony pod offroad.
Może nie do końca wam się mogą one spodobać, tak myślę, ale mi się osobiście one widzą strasznie, więc sobie stwierdziłem, że je zamontuję. Bo pod offroad jest to auto i te fajnie całkiem wyglądają. Wstępny wozik gotowy, chociaż zastanawiam się, czy nie zmienić kalkomanii na jakąś inną oraz czy nie poszerzyć tego wozu ze względu na to, że jest to wóz pod offroad, a nie pod zwykłe wyścigi. No ale zanim to zrobimy, słuchajcie, to jeszcze muszę otworzyć kilka paczek. Pójdę sobie też przy okazji stuningować do levelu 399 ten oto pojazd, aby pokazać wam, jak się nim jeździ, kiedy mamy go maksymalnie stuningowanego. Mam tutaj sporo paczek, które wpadły mi za levele, za pokonanie tych kierowców, tych bossów w grze ostatnio, co wam pokazywałem na kanale. Tak więc myślę, że spokojnie będę mógł sobie go stuningować do maksymalnej tutaj klasy. No i też przy okazji, słuchajcie, jak będę tuningował ten wóz mechanicznie, przemyślę sobie, czy warto by było go troszeczkę zmienić wizualnie, jeśli chodzi o poszerzenie i kalkomanie. Więc za momencik pewnie zobaczycie już wóz gotowy. Okej, jestem już na miejscu. Jak widzicie, jednak zdecydowałem się na zupełnie inną kalkomanię, która pasuje mi do tego wozu idealnie. A barakuda mi się kojarzy z takim kolorem fioletowym, pomarańczowym lub zielonym. A fioletowy mi się spodobał najbardziej. I dodałem poszerzenie. Mi się to osobiście podoba. Dajcie znać, czy woleliście tą wersję bez poszerzenia, czy z poszerzeniem. Jestem tego ciekaw. No i muszę wam powiedzieć, że udało mi się z tego auta wycisnąć prawie 1200 koni mechanicznych. Brakuje dokładnie 6 koni, aby było tutaj pełne 1200. I furka spisuje się rewelacyjnie. Myślę, że powiem wam tutaj, dam radę pokonać wszystkie fotoradary, jakieś skocznie, które mi pozostały, oraz no billboardy jeszcze tutaj porozwalać i zdobyć żetony. Powiem wam też, że Need for Speed to jedyna chyba seria, gdzie lubię sobie jeździć amerykańskimi autami, bo ten model jazdy jest strasznie arcade'owy i jeździ się tymi autami przyjemnie. Bardzo często prosicie mnie, żebym jakimiś amerykańskimi autami jeździł w różnych grach, ale jak gram w jakieś symulacje czy gry, ten arcade troszeczkę jest taki połączony z symulacją jak Forza Horizon, to strasznie źle mi się tymi autami jeździ. Jest dosyć duża moc, auta są dosyć sztywne i po prostu mi się źle nimi skręca. Nie wiem, odnoszę wrażenie, jakby one po prostu jechały tylko przed siebie i najlepiej jakbyśmy im jeździli tylko na wprost. Skręcanie jest fatalne w mojej opinii. Przez to jestem troszkę tych Amerykańców zniechęcony. Wy często mnie pytacie, co ja myślę o amerykańskich autach. Powiem, podobają mi się, natomiast jeździ mi się nimi fatalnie. Ale jestem też ciekaw, słuchajcie, waszej opinii. Co sądzicie? Wiem, że właśnie jest wiele osób, które kochają amerykańskie auta. Jestem ciekaw, co najbardziej w tych autach kochacie. No i jak wam się nimi jeździ w grach wideo, czy też nie wiem, jeśli może okazję pojeździć takimi amerykańskimi autami i możecie podzielić się jakimiś wrażeniami z jazdy nie w grze, a w życiu prawdziwym. Dajcie koniecznie znać. A tymczasem to by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale. Cześć!